Żona przesłuchującego słyszała odgłosy wokół domu późno w nocy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mąż jej nie wierzył, dopóki pewnej nocy sam nie został obudzony przez przerażające odgłosy w domu i postanowił to sprawdzić. Drzwi na poddasze się same zatrzasnęły, ale kiedy poszedł je sprawdzić, nikogo tam nie znalazł. What is that noise? Kolejnej nocy znowu przeszkodził mu jakiś łomot i inne odgłosy dochodzące jednej z szop. To wystarczyłoby przyprawić każdego o dreszcze. Coś, co wyglądało jak przerażająca postać, można było zobaczyć w szopie, która szybko wybiegła od tyłu. Nadchodziła kolejna noc, a jego żona usłyszała coś o godzinie drugiej. Idąc to sprawdzić, dostrzegła prawdziwy horror. Something is banging around and making noise in one of our sheds. I'm not really sure what to expect. I'm gonna go check it out. Coś, co wyglądało jak osoba, po prostu ukrywało się na szczycie stodoły. Jednak nie widziała żadnego światła odbijającego się od twarzy. Wydawało się to być po prostu czarne. Mimo to mogła zobaczyć coś, co wyglądało jak kawałek ubrania. Jedno spojrzenie wystarczyło, by bez wahania wróciła do domu. 2 a.m. The wife just woke up. Said she thought someone was playing in her back shed. I hope not, because it's almost falling apart. Wouldn't be very safe, but I'm gonna come out here and have a look around, see if any of the neighborhood kids are messing around or anything. Let me get quiet here for a second. Może być prawdziwy intruz, który wkradł się na czyjąś posesję? A może jest to jakiś podstęp? Koniecznie daj znać, co o tym sądzisz. Urban Explorer Chris, znany z kanału na YouTube Urbex Hill, postanawia samodzielnie zwiedzić opuszczoną szkołę. Początkowo nic się nie dzieje niepokojącego, jednak po chwili Chris zaczyna odczuwać, że jest ciągle obserwowany. W końcu zaczyna dostrzegać coś, co przeraża go coraz to bardziej. Wygląda na to, że ktoś inny również przebywa w budynku i szybko schodzi z pola widzenia, gdy tylko Chris go dostrzega. Somebody's here.
Mężczyzna postanawia iść inną drogą, aby uniknąć tej domniemanej osoby. Jednak w końcu spotyka się z czymś twarzą w twarz. Przerażająco wyglądającą lalką, która czekała na niego w łazience. Niedługo potem Chris udaje się do jednego z biur, gdzie zauważa coś przerażającego. Słychać wtedy nagły huk, a kiedy podnosi wzrok, widzi jak coś, co wygląda jak czarna postać, szybko znika z pola widzenia. Hello. What the fuck? Oh, it's a fucking toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Holy shit, that scared the hell out of me. Excuse my language. Heart is racing. I thought it was a person standing there. That's fucked up. Why would somebody leave that in here? Make sure nobody's actually in here. Get that thing, man. That is creepy. It's the main lobby. Main office. Safe is still here. I wonder what's in it. Oh shit! Shit. Fuck. Where the fuck did he go? Hello. What the fuck? Where did he go? Chris idzie to sprawdzić, jednak nic tam nie znajduje. Przerażony i skonsternowany postanawia opuścić budynek. Jednak gdy dociera do schodów prowadzących do wyjścia, słyszy niepokojące kroki schodzące ze schodów. Jednak gdy woła, dźwięk całkowicie ustaje. A kiedy idzie sprawdzić, nikogo tam nie ma. Oh, here it is. This place is crazy.
Hello? Hello? Chris zostaje z pytaniami bez odpowiedzi i z niepokojem, czując, że coś ciągle czai się w pobliżu. Następny film pochodzi z kanału na YouTube Hocker, który już raz pojawił się na tym kanale. Wszystko zaczęło się pewnego dnia, kiedy właśnie wyszedł spod prysznica i usłyszał pukanie do drzwi wejściowych. I okazało się, że kiedy je otworzył, nikogo tam nie było. Ale musiał nieświadomie wpuścić jakąś niewidzialną siłę do swojego domu, ponieważ od tego czasu zaczął doświadczać coraz to większej aktywności w swoim domu, a negatywne wydarzenia pojawiły się coraz to częściej wokół niego, właśnie tak jakby było tam coś, czego nie widzi. Niedawno zmarł jeden z jego członków rodziny, a jego stan zdrowia powoli się pogarsza, ponieważ zauważa stratę wagi, bóle głowy oraz ogromne bóle brzucha. Pewnego dnia podczas nagrywania w domu uchwycił to. God, this fucking thing is... This night, well, I guess it is a window too. God dang, that thing is fucking filthy. Hello? Hello? Oh, Jesus. It's just my lighter. Następnej nocy coś podobnego zostało uchwycone na kamerze. Am I hearing things? It's like a low rumble. Fun. David. It's not fucking funny, guys. Po wielokrotnym poszukiwaniu całego domu nic nie znalazł, ale kamera w sypialni jego siostry wychwyciła ruch, co widać po migającym świetle telefonu. Po obejrzeniu materiału można zobaczyć coś mrożącego krew w żyłach. Na początku może to być trudne do zauważenia, ale kiedy telefon miga, widzimy coś, co wygląda jak ciemna masa, która szybko nurkuje pod łóżkiem, tak jakby próbowała nie zaalarmować śpiącej pary po tym, jak światło zaczęło mrugać. Masa jest również widoczna w odbiciu lustra z tyłu, chociaż trudno powiedzieć, czy jest to zjawisko paranormalne, czy może jest to spowodowane przez migające światło. Ale z drugiej strony to nie wyjaśniałoby włączenia alarmu przez wykrycie ruchu. W każdym razie innego dnia słyszę dziwne odgłosy dochodzące z całego domu, więc postanawia zamontować telefon w jednym miejscu i idzie rozejrzeć się po każdym pokoju, a kamera rejestruje coś niepokojącego. Obserwuj uważnie. Można zobaczyć wysoką, ciemną postać przechodzącą z lewej do prawej, a kilka sekund później widzimy coś takiego. Później jego nos zaczyna krwawić i znikąd słychać przerażający dźwięk. W momencie, gdy zaczyna krwawić, słychać nagły huk w drzwiach, ale kiedy idzie to sprawdzić, nic tam nie ma. What the fuck?
God. Fucking nosebleed. This is weird. Look. That's my fucking nose bleeding. That's fucking weird. Fun. I accidentally pushed stop on my stupid fucking camera. And I forgot to turn it sideways, so yeah. So that was gonna be weird. Anyways. Fun. I know they're not here. Fun. Hold on a second. Hold on. Wait. Sorry, I have to put on some pants. On. Teraz sprawy stają się coraz to dziwniejsze, ponieważ podobnie jak Wade, którego ostatnio przedstawialiśmy, ten facet również dostał powiadomienie w swoim telefonie, że zrobiono mu zdjęcie o 4:24 rano. Alright, so this is the picture that I came across. In my photos, my Google photos, kinda look like fucking shit. That's not the important part about this. The important part about this is I didn't take this fucking picture. Look what time it was. 4:24 a.m. 4:24 a.m. I was asleep. In fact, that night, the second I hit my bed, I passed the fuck out. My little lamp is on, and my eyes are halfway open. So like, dude, look at my fucking eyes. The fuck? No way, dude. That's just fucking weird. That is so fucking weird. Dude, that's not me. At least, it wasn't me that took the fucking picture. There's no way. Jego oczy wydają się być otwarte, co może sprawić, że niektórzy ludzie to zakwestionują. Jednak wygląda jakby był pijany lub w stanie transu. Wielu widzów sugeruje, że może to być jego sobowtór, który jest odpowiedzialny za to przerażające zdjęcie. Kilka tygodni później odkrywa dziwne małe pudełko z krzyżykiem i wkrótce potem dostaje dreszczy. The fuck, dude? Fuck this shit, dude. I'm out of here, dude. Po chwili oczekiwania wierzy, że coś jest w jego pokoju, a kiedy się zbliża, robi się jeszcze gorzej. Come on. Really? Goddamn. Hello? Hello? My fucking camera's not on. It's just on the infrared thing. I don't know if that's a real person or whatever. I look like a fucking real person to me. If you're in my house, you need to get out.
Hello. Hello. You can fucking see under my door. So you're in here, the cops are on their way. Fuck this. I'll walk. Był tak przerażony, że po prostu wyszedł z domu na spacer. Jego siostra i chłopak powiedzieli, że już tam nie wrócą, więc on mieszka tam teraz sam z tą dziwną i przerażającą istotą. Użytkownik Reddita opublikował dziwny film. Mówi, że od jakiegoś czasu w jego domu dzieją się dziwne rzeczy, których nie potrafi wyjaśnić. Ale po ustawieniu kamery nagrywającej jak śpi przez kilka nocy, Gavin w końcu nagrał mrożący krew w żyłach materiał. So here I am. You can't see me, but you'll see me soon. We just evaluated pretty much the whole video. He goes, his head is from the left, and then feet are down towards the right. Right. My head's over here, my feet's right here. And so if you stay for a second, you'll see right here. Okay, whoop. Rewind it. Bring that back. And then see, can it just we... whoops right up. Ready? Watch right here, watch right here. Whoa, okay, Jesus. So that's already creepy. Yeah, so there I am. That's right already there. Creepy. I'm right there. I'm but just, we're like, maybe scary. That's Gavin. Not me. He somehow got up. There I am. No. Ready. There I am. That's supposed to be me, right? We skip a little bit, right? Ready? And then it just goes like... It yeets Ready? Back out of existence. There's my head right there, you can see me moving. And as soon as I yeets move, back, and you see how as soon down. As I moved? Jak widać, mężczyzna śpi z głową po lewej stronie, a jego ciało schodzi na prawo. Wygląda to tak, jakby coś było obok niego, ale kiedy mężczyzna wykona lekki ruch, to coś po prostu nurkuje w dół i znika. Wydają się być dość podekscytowani, jakby rzeczywiście uchwycili coś, co sprawia, że wydaje się to być autentyczne. Jednak ponieważ jest to nagranie nagrania, a nie surowy materiał, trudno powiedzieć, co dokładnie się dzieje. Mam nadzieję, że ty masz jakąś teorię i podzielisz się nią w komentarzach. Pochodzi od użytkownika TikToka. Mężczyzna na filmie jest w lesie, kiedy dostrzega coś przerażającego i zaczyna nagrywać. Za drzewa można zobaczyć dziwną humanoidalną istotę, wyglądającą jakby była szara, a jeden z jego widzów zasugerował, że jest to sowa, podczas gdy inni twierdzą, że jest to wielka stopa. Co sądzisz? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem i ostateczną ocenę pozostawiam tobie.